Marek, na chwilę staniemy tutaj. Na chwilę tutaj staniemy, na wzgórzu świętego Wojciecha. W części miasta... Święty Wojciech, tak. Ulica Działowa, księcia Józefa, kawałek Wolnicy. I ulica Święty Wojciech. Nie Świętego Wojciecha, tak. Z prostej przyczyny. Kiedyś to była osobna osada, która nazywała się Święty Wojciech od wezwania kościoła, na tle którego stoimy. Tak, ale ja bym chciał powiedzieć, że stoimy także na poznańskiej skałce. Tak, w skałce. No rzeczywiście, to pojęcie się już w okresie międzywojennym utrwaliło, bo jakby nie patrzeć, jest tutaj w podziemiach kościoła krypta zasłużonych Wielkopolan, która została założona już w 1923 roku z inicjatywy miejscowego proboszcza księdza Bolesława Kościelskiego i profesora Heliodora Święcickiego, rektora Uniwersytetu Poznańskiego, którzy postanowili założyć tutaj nekropolię zasłużonych Wielkopolan. Na wzór krakowski. Na wzór krakowski. Miał to być wzorowane na krakowskiej skałce, ale przecież ani położenie topograficzne, ani skałki tu żadnej nie ma, w odróżnieniu od sytuacji w Krakowie. Co do rangi pochowanych tutaj ludzi, trzeba powiedzieć, że pochowani tutaj zasłużeni Wielkopolanie, w większości Wielkopolanie, bo niektórzy byli tutaj naturalizowanymi mieszkańcami regionu, mają wielką rangę na miarę regionu. Niektórzy rzeczywiście na skalę kraju. Natomiast porównywanie skałki poznańskiej, rzekomej skałki poznańskiej, ze skałką krakowską, mija się z celem. Po prostu oni są wybitni, zasłużeni i nie potrzeba tworzyć sztucznej nazwy, sztucznej legendy tam, gdzie to nie jest konieczne. Profesor Zbigniew Zakrzewski uparcie. Tak, wielki uparcie, fan, wielki zwolennik tej nazwy. Tak. Za każdym razem powtarzał w swoich publikacjach, mówił za życia, używał tego pojęcia. Poznańska skałka. Jacku, Wielkopolanie mają takie zasługi, że nie muszą swoich kompleksów w ten sposób umacniać. Po co? Tak, ale a propos tego o rangce pochowanych tu ludzi, bo trzeba dodać, że jesteśmy także na cmentarzu. Oczywiście. Prawda? Oczywiście, jak najbardziej. Ten cmentarz troszkę inny, tak. Ale jest to cmentarz. I o randze to zaraz sobie powiemy. Okay. Sarkofag Karola Marcinkowskiego. I a propos rangi. Wielka niesprawiedliwość jest, że taka postać jak Karol Marcinkowski znana jest tylko i wyłącznie w lokalnych wymiarze. Takim lokalnym i to jeszcze w tej Wielkopolsce też nie bardzo. Ale to wina chyba trochę samej Wielkopolan, to, że nie za bardzo umieją się reklamować, a postać Karola Marcinkowskiego jest wyjątkowa pod każdym względem. Lekarz, znakomity lekarz, jeden z liderów pracy organicznej i organizatorów tego kierunku i żołnierz. Uczestnik powstania listopadowego. Taki prawdziwy żołnierz, ale który z bronią w ręku walczył, frontowy żołnierz, prawda? Tak, jak najbardziej. Właśnie. I to już jest jego trzeci pochówek. Tak. Pierwszy pochówek tutaj, na tymże cmentarzu, tak. A trzeci pochówek Karola Marcinkowskiego, tak. Bo już drugi pochówek był na tym samym cmentarzu, gdzie go pochowali, tylko zmieniano miejsce. Tak, Karol Marcinkowski był pochowany w listopadzie 1846 roku na cmentarzu staromarcińskim przy ulicy dzisiejszej Towarowej. Potem w 1910 roku z inicjatywy profesora Heliodora Święcickiego był ekshumowany troszeczkę dalej, bo w tym miejscu akurat budowano most dworcowy. I w czerwcu 1923 roku Marcinkowski został ponownie ekshumowany i jego szczątki złożono tutaj w tym sarkofagu wykonanym przez Marcina Rożka. Miał drugi wielki pogrzeb, chociaż nie tak spontaniczny jak ten pierwszy, który był bardzo spontanicznym pogrzebem. Mnóstwo ludzi od siebie. Ten trzeci pochówek to był raczej taki pochówek, no powiedzmy, reżyserowany, ale
wielkie zasługi i oczywiście. Zupełnie słusznie, prawda? I z góry założono, tak się złożyło, że profesor Święcicki był wielkim miłośnikiem postaci Karola Marcinkowskiego. I słusznie. Oczywiście, jak najbardziej. I z góry założono, że groby zasłużonych w kościele świętego Wojciecha będą rozpoczęte od pochówku Karola Marcinkowskiego, tej najważniejszej postaci XIX wieku w Poznaniu i chyba w Wielkopolsce. Stąd pierwszy pochówek tu, nawet dodam, że w czerwcu tego 30 czerwca 1923 roku jeszcze sarkofag nie był w pełni ukończony. Najważniejsza w Wielkopolsce i jedna z najważniejszych, proszę Państwa, w Polsce. I słuchajcie, drogie poznańskie pyry, proszę się chwalić, jak najwięcej się chwalić. Tak. Nie tylko Karolem Marcinkowskim, ale tym, co się w Poznaniu robiło, postaciami, tym, co się robiło, co się jeszcze robi. Bo tak, jak się my nie będziemy chwalić, no to... To kto za nas to zrobi? Jak tak. Się o czymś nie mówi i o czymś nie pisze, to tego czegoś nie ma. Nie ma. Krypta zasłużonych Wielkopolan w kościele świętego Wojciecha w Poznaniu. I od razu trzeba dodać, że do roku 1946 odbyły się dwa pochówki. Jeden, mówiliśmy, Karol Marcinkowski, który pochowany jest w kościele. Tak. Prawda? I drugi pochówek to były trzy osoby, wszystkie trzy związane z wojskiem. Z wojskiem i z epoką napoleońską. Tak jest. Bo też w 1923 roku, w październiku, dokładnie tego samego dnia, w trzech różnych miejscach odbyła się uroczysta ekshumacja szczątku trzech bohaterów, to znaczy Józefa Wybickiego, autora słów naszego hymnu narodowego, pułkownika Andrzeja Niegolewskiego, bohatera spod Samosiery i potem walczącego o prawa języka polskiego, i w Targowej Górce generał Antoni Amilkar Kosiński, współpracownik. Jeden z organizatorów Legionów. Także. Legionów i powstania 1806 roku w Wielkopolsce. Tak. Oni wszyscy trzej zostali przełożeni do specjalnie wykonania nowych trumien i przywiezieni do Poznania. Szczątki zostały wystawione w Muzeum Wojskowym i później w uroczystym pochodzie zostały przeniesione tutaj na wzgórze świętego Wojciecha do kaplicy, nie do podziemia, tylko do kaplicy, i Marcinkowski plus trzech bohaterów z epoki napoleońskiej spoczywali tutaj aż do 1946 roku. Przeszliśmy się tak tutaj po tej krypcie i właściwie byśmy zauważyliśmy, że tam leżą wojskowi i muzycy. Przeważają wojskowi i muzycy. Tym bardziej, że tą kolejność, passę powiedzmy, muzyków zapoczątkował w 1946 roku Feliks Nowowiejski, autor melodii Doroty. Także mamy tutaj z jednej strony Józefa Wybickiego, z drugiej Feliksa Nowowiejskiego, postacie, które odgrywają ogromną rolę w tradycji narodowej. Oczywiście. No, jest także Paweł Strzelecki. Paweł Edmund Strzelecki, zasłużony podróżnik, badacz antypodów, który został pochowany już po odsłonięciu krypty. Mamy tutaj także urnę z sercem generała Jana Henryka Dąbrowskiego. Wyjaśnię z nim. Po bardzo burzliwej drodze dotarła w końcu tutaj do podziemi kościoła. Ona między innymi, ta urna z sercem, była w mieszkaniu świętej pamięci Jana Bajera, dyrektora Manieczek. Bo teraz nie wypadało wystawiać w ratuszu, w kościele jeszcze nie, więc trzeba było jakoś ją izolować. Jest tutaj także ziemia z miejsca pochówku innego Wielkopolanina, o czym generała Prądzyńskiego. Generała Ignacego Prądzyńskiego, szefa sztabu Wojsk Polskich w Powstaniu Listopadowym. I od niedawna jest oczywiście tutaj pamiątka poświęcona harcmistrzowi Florianowi Marciniakowi. Są także mniej znane nazwiska. Przyznaję tutaj, że na przykład generał Sokolnicki nie jest popularny, tak? Tak, no znany jest Żeromskiego, z kart Stefana Żeromskiego. Oczywiście. Z popiołów i z filmu. Ale to właśnie generał Sokolnicki przywiózł zwłoki księcia Józefa Poniatowskiego z bitwy pod Lipskiem. Ale wojsko przeprowadził Jan Henryk Dąbrowski. Tak, ale on dowodził kawalerią chyba pod Lipskiem. Sokolnicki, wtedy, tak. Tak? Takie miał troszkę rozbudowane ego, ciekawa bardzo większość postać. Większość z nich. Kosiński też miał coś, nie coś za uszami. Ale z muzyków tutaj proponował zwrócić uwagę na
Jest ksiądz Gieborowski, jeden z twórców, tak już mówiliśmy, twórców Chorób Poznańskich. Jest Stefan Bolesław Poradowski. I Tadeusz Szeligowski, patron naszej filharmonii. Prawda? Także jeżeli chcemy poznać, są oczywiście księża, także jeżeli spojrzymy tutaj na kryptę Zasłużonej Wielkopolany, mamy tutaj przegląd bohaterów nie tylko wielkopolskich, ale bardzo ważnych z punktu widzenia tradycji ojczyzny, Polski, kraju, a szczególnie tych, którzy są bliscy tradycji militarnej i tradycji muzycznej naszego kraju. Oczywiście. No i jest dużo epitafiów na zewnątrz. Na zewnątrz są epitafia, które też stanowią historię. Przypominają te zasłużone nazwiska. Także, mili Państwo, jeżeli będziecie na wzgórzu Świętego Wojciecha, wstąpicie do kościoła, proszę pamiętać o tej krypcie zasłużonej, że leżą tutaj zasłużeni nie tylko dla Wielkopolski, podkreślam, nie tylko dla Wielkopolski. Jest tu wielu ludzi zasłużonych dla naszej ojczyzny po prostu.